Szanowni Państwo, kończy się protest wolnych Polaków. Przyjechaliśmy ze Szczecina, z Gryfina. Pan Paweł Nikityński, Łukasz Kamiński. Jak panowie oceniacie ten marsz? Trzeba powiedzieć, że serce rośnie, kiedy widzi się tylu Polaków na ulicach Warszawy. Poważny sygnał dla obecnie rządzących. Upomnienie, aby zakończyć to bezprawie, z którym mamy obecnie do czynienia. Łukaszu. Powiem tak. Kilkaset tysięcy Polek i Polaków w mróz, w późne... Środek tygodnia, bo to też trzeba zaznaczyć, to nie jest weekend. Tutaj nie było dwa miesiące wcześniej zapowiedzi, tylko w dwa tygodnie zebrani w proteście przeciwko temu bezprawiu, które w tym momencie się dzieje. Bo to trzeba konkretnie nazywać. To jest bezprawie, to co się dzieje z panami ministrami Kamińskim i Wąsikiem, to co się dzieje z mediami publicznymi, to co też orzekł sąd. Przejęcie było bezprawne i tak my nie jesteśmy za tym. My jesteśmy przeciwko i to właśnie dzisiaj jawnie i konkretnie zademonstrowaliśmy. Ta ilość biało-czerwonych flag niech poruszy sumienia tych, którzy chcieli je z bieli i czerwieni wyprać.